Czy islamofobia istnieje? Fobia to jest irracjonalny lęk przed czymś. W jakimś sensie można sobie wyobrazić każdą fobię. Na przykład parko-ławko-fobię, czyli irracjonalny lęk przed ławkami w parku. I prawdopodobnie wśród 7 miliardów ludzi znajdziemy osobę, która boryka się z irracjonalnym lękiem przed ławkami w parku. Nawet tym bardziej byłby irracjonalny, gdyby nie było w jego kraju tej osoby ławek ani parków, albo by były parki bez ławek. Natomiast no, często pojawia się temat islamofobii. Otóż wyobraźmy sobie, że początkowo ten termin został ukuty po to, żeby de facto zablokować jakąkolwiek krytykę islamu. Senatorowie w Belgii chcieli przegłosować, 6, nie wszyscy, ale no, 6 to jest dużo mimo wszystko, chcieli przegłosować ustawę właśnie zabraniającą islamofobii, gdzie islamofobia była definiowana między innymi jako łączenie przemocy z islamem, czyli mówienie o tym, że islam może być źródłem jakiejkolwiek przemocy. I gdyby ta ustawa przeszła, wtedy każdy człowiek, który uważałby, że jednak islam bywa źródłem przemocy, no byłby karany, czasem więzieniem. Na szczęście to nie przeszło, ale już sam pomysł, żeby coś takiego przeprowadzić, jest dosyć niepokojący. No, wyobraźmy sobie kościół anglikański, Wielką Brytanię, te wszystkie chóry w Cambridge i tak dalej. No i wyobraźmy sobie kogoś, kto panicznie boi się Anglikanów, kto na sam widok Anglikanów czy kościoła anglikańskiego chowa jakby głowę w ramiona, nie wiem, zaciska płaszcz na swojej twarzy i chyłkiem ucieka, trzęsąc się ze strachu. No więc w tym momencie rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z fobią, gdyż Anglikanie na dzień dzisiejszy, w roku 2016, no są zupełnie niegroźni. Na tle wszystkich religii, jakie istnieją na świecie, nawet wiele odłamów buddyzmu jest dużo bardziej agresywnych niż kościół anglikański. Już o chrześcijaństwie nie wspomnę, a już zwłaszcza o islamie. No więc to by była fobia. Nieuzasadniony lęk przed Anglikanami i kościołem anglikańskim. Natomiast z rzekomą, postulowaną przez niektórych islamofobią jest ten problem, że lęk przed islamem, no niestety jest bardzo uzasadniony. Nie chodzi tylko o zamachy terrorystyczne, ale o to, że w 13 krajach muzułmańskich skazuje się na karę śmierci za odejście od islamu. Chodzi o to, że istnieje wiele innych praw, na przykład zakaz innych religii w niektórych państwach, takich jak Arabia Saudyjska. Chciano wprowadzić zakaz w ogóle przewożenia Biblii w swoim bagażu, w samolocie, który by należał do linii saudyjskich, które są dosyć duże i popularne na świecie. I tak dalej, i tak dalej. Także jest wiele jakby elementów, które uzasadniają lęk, obawę przed islamem. Ale najbardziej uzasadnia ten lęk i obawę fakt, że w krajach, gdzie większość mieszkańców to są muzułmanie, no dochodzi do łamania praw człowieka, dochodzi do zamordyzmu, no bywa strasznie. No i tutaj prostym porównaniem jest kraj, który ma jakby ten sam skład etniczny i ten sam język. Dwa takie kraje, jak mamy w Europie Serbię i Chorwację, to wiemy, że to jest ten sam język. Tak na świecie mamy północne Indie przynajmniej i Pakistan. Język urdu, język hindi to jest ten sam język. Większość mieszkańców północnych Indii mówi w hindi, a wielu mieszkańców Pakistanu mówi w urdu. I główną różnicą pomiędzy tymi dwoma państwami jest to, że w Indiach nie dominuje islam, a w Pakistanie dominuje islam. No i różnica jest po prostu kolosalna. Dlatego obawa przed tym, żeby u nas nie doszło do pakistanizacji Europy, no jest po prostu obawą, a nie jest niestety żadną fobią. Jak wiemy, nie chodzi tylko o to, jak imigranci się rozmnażają, mówiąc brzydko, ale też o to, że przyjmujemy ich ostatnio bardzo wielu.